jak... Nie, to był pomysł. Dobra, czekaj, pokażę. Było dobrze, no ale... dobra. Możemy? Łukasz Lewicki, no przed chwilą widzieliśmy, Mamet Khalidow powiedział, że o tak, tyle zabrakło mniej więcej. Też tak oceniasz ten pojedynek? Tym bardziej, że jeden z sędziów twoje zwycięstwo widział w tej walce. Nie wiem, no ja czułem, że... Nie wiem, nie jestem pewnie obiektywny, bo ja walczyłem, ja to czuję, jak ja to w walce czułem. No czułem, że dwie rundy są dla mnie i nie goniłem, bo gdybym wiedział, że są plecy, w sensie, że trzeba gonić mocno, to ja bym więcej dążył do... Chociaż ja i tak tu więcej dążyłem do... Moim zdaniem do kontaktu, do presji, do... Nie wiem co zadecydowało. Ani razu mnie nie wywrócił. Jak wywrócił mnie raz w trzeciej rundzie, to wstałem. A klincz pod klatką, który uderza na uda, nic mi nie jest, rozbija mnie tylko, że pokazuje niby, no dociskał mnie do klatki, nic więcej, nic nie pracował na żadne obalenie przy klatce. Gdzie ja go w pierwszej rundzie wywróciłem, później, później poszedłem dwa razy w drugiej rundzie, no cały czas coś próbowałem. Jakby bardziej mi się wydaje, bo jestem po walce, więc jeszcze nie widziałem tej walki, zobaczę, ale starałem się większą kreatywność robić w tej walce. I to dobre słowo to jest, kreatywność, bo rzeczywiście obserwując tę walkę, wydawało się, że jeśli chodzi o kreację w tym pojedynku, no to faktycznie była ona na plus... Nie kreację, tylko kreatywność. Kreatywność, w sensie oczywiście, no o tym mówię. Kreatywność w sensie, no oczywiście chodzi o kreatywność. Ja szukałem po prostu góra-dół, płaszczyznowo pracowałem i zapasy, i obrona zapasów, i atak pięściarski, i do tego praca z kilkoma nogami jakaś, no jakkolwiek by to nie nazwał. Nie wiem, ja jestem, byłem święcie przekonany, że dwie rundy są dla mnie, nie? Czym sobie jest jakieś rozczarowanie po tym pojedynku, rozumiem? No na pewno nie jestem zadowolony, no. No nie jestem, bo wiem, że gdybym, mówię, narożnie krzyczał, bo to tak jak wszyscy z boku chyba widzieli, no... Jeżeli zabrakło tyle, no to widocznie te dwie rundy były naprawdę... Pierwsza na mnie, druga mogła, no nie wiem jak to było. Nie... W tej walce w każdym razie, po tej walce ostatniej twojej, było widać, że jesteś ogromnie zmotywowany i że masz ogromną ochotę pokazać, że tam troszeczkę coś nie poszło zgodnie z panem, że troszkę był to... Dajesz radę. No właśnie, dajesz radę, że trochę to był taki wypadek przy pracy i to dzisiaj wszystko było widać. Widać też było, ile pracy włożyłeś, przygotowania do tego pojedynku. Ja pracuję na każdej płaszczyźnie. Ja robię tak jak dzisiaj walkę. Naprawdę, szukałem wszędzie rozwiązania. Chciałem pokazać pracę na każdej przekrojowo płaszczyźnie i na tyle, ile mogłem. Albo markowałem, albo atakowałem na pełny gwizdek, kiedy trzeba zmieniać płaszczyznę, tak się walczy. Nie wiem, naprawdę jestem... Widzę, lekko zdegustowany jesteś generalnie. ...na ten temat, no bo jestem jestem po dwóch porażkach. Tu dochodzi to jeszcze na takiej w gali, taka walka z mocnym rywalem. Naprawdę nie wziąłem żadnej walki na przetarcie, żadnego... Nie wiem, no i ja uważam, że naprawdę dałem siebie wszystko, poza tym, że gdybym naprawdę, jeszcze mógłbym, gdybyśmy wiedzieli z narożnikiem, z kornerem, że trzeba gonić mocno. Byłeś na to przygotowany? Tak, jeszcze bym poszedł w ogień, nie? Ale no, nie czułem, no nie wiem, ciężko mi naprawdę, ja nie chcę tutaj za dużo w nerwach powiedzieć, ani nic. No. To co teraz w takim razie? Rozumiem, chwila przerwy, czy jakie teraz ewentualnie plany najbliższe? No, ja nie wiem, co ja mam robić, nie? No co, teraz to odpoczywam sobie na spokojnie. I nie wiem, muszę zobaczyć walkę, ocenić z trenerami, co zrobiłem nie tak. Nie wiem. Dziękujemy ci bardzo.